O, dzień dobry, słychać mnie? O, coś. Dobra, już jest stream, już jesteśmy on, już jesteśmy on. Teraz nie można brzydkich słów mówić. Nie, już nie. Dobra. Witam, witam. Jakich na przykład? To nic nie widzę. Fall start. Ręce do góry. Patrz, Litka. No. Wybrane. Siemaneczko. A ja też mam patrz. Ale to śmierdzi, ja tego nie będę otwierał, bo to śmierdzi jak cholera. Nie, moja pachnie. Siemaneczko, Filipek. Siemaneczko. Może za psutą dynię kupiłaś. Siema, jestem gotowy. Mam jest nóż, taka szansa. Mam miskę. Ale dzisiaj to mogę być. Dobrze, że widzę, co rysuję. Dobrze, że widzę. Ała! Palec mi też upłynął. Ale to jest ciężkie. Ej, bo ja wycięłem sobie tu oczko ładnie, co nie? Mam tu wycięte, ale nie mogę no. tego wypchnąć. Dobra. Ja nie wiem, czy ja mam coś, co zobaczę. Witam. Wróciłem oszuści. A to ciebie nie było. No mówiłam, że go nie ma. Ej, ale ja nawet nie mam w czymkolwiek rysować, żeby widzieć, co ja rysuję. No dobra, czekaj, to widać. To nie rysuj. Dzięki. No już zmieniam, już. Ej, co zmieniasz? Kategorię. Kategoria, narysowanie dyni. Jest taka kategoria? Pewnie tak. Pewno. Gdzie mi to też? Nie no, daję na rozmowy. Just wycinanie dyni. O nie, za głęboko. Grzegorz, co za głęboko? Co ty tam? Ej, bez taki. No nieźle. Ja tylko dynię tnie, nie wiem, co wam chodzi. Nieźle. Ej, dobra, pisak mi działał, zrobiłam jedną kreskę, już nie działa, świetnie. Bardzo dobrze, bo to oszustwo jest. Bardzo dobrze, sabotaż. No właśnie, nie można najpierw rysować. Nie rysujemy. Powiedział Radek. Teraz tak, tylko ja tam nie wiem, jaki wzór chcę. Siema Gekon. Nie wiem, jaki wzór chcę. Dobra, uwaga, pierwsze pchnięcie. Co? Dobra, przeszło na drugą stronę. Przeszło na drugą stronę. Dobra. Dobra, nóż mi utknął. Co ci utknęło? Nóż mi utknął, nie mogę wyciągnąć. Zrobiłem tak, że nawet widać dynię. O, nice, ale ja nie mogę dalej noża wyciągnąć. O kurde. Nie, cicho, wychodzi. Nie mam pomysłu. Kapelusz. Kapelusz mi uleciał. A to śmierdzi, kurde. I teraz weź to zrób symetrycznie w miarę. Przestań być babu. Trochę będzie z tym ciężko, wiesz? Ciężkie, trochę dużo ode mnie wymagasz, wiesz? Sorry. Dobra, i teraz trzeba zrobić jakąś straszną buźkę. Narysuj samą siebie, to kurde. Dzięki! Dobra, tu musi być ząbek. No to było na środę, to prawda. O mój Boże! Mysz mi tak piwa zrobił w powietrzu i prawie na nogę spadł. Gekon, ja dobrze Radek. Tak, Gekon, dobrze Radek, tak jak cię uczyłem. Ej, wbijanie noża w dynie sprawia mi jakąś dziwną przyjemność. Idę po deskę do krojenia. Dobra. No. Co to za cheatowanie? Łatka sobie. Zobacz to. O kurde! No patrz te strzałki, nie? Nie. Jakie strzałki? Moje strzałki. Aha. Moje strzałki. No, nie umiesz, to się nie bierz po prostu. Ja jestem ciekaw, ile plastrów będę potrzebować na koniec. Już podliczę, ile mam ran łącznie. Ran w grze oczywiście. Wczoraj, w grze oczywiście. Wczoraj robiłem dynię. No. I to wszystko, co ze środka wyciągnąłem, wrzuciłem do kibla, nie?
No. I kurwa się zapchał. Ciekawe dlaczego. Kto by się spodziewał? No ja to, się nie spodziewałem. Totalnie nikt. Ja myślałem, czy sobie tych pestek nie umyć i nie wysuszyć. No możesz. Myślałem, ej, czy mi to wyjdzie? Ja dam też moje. Te z kibla? Ja myślę o jakichś brwiach, ale boję się, że je zepsuję. Ty myślisz o brwiach, a ja myślę, jakie placki zrobię później. Ej, dobra, zajebiście, podała mi się. Kosmetyczką bym nie została, od razu mówię. Ja też nie. A ja bym mógł. Pokaż ty, nie? Dobra, idę nie? do ciebie na brwi, Radek. Zrobisz mi brwi? Jeśli bardzo chcesz. Tylko zastanów się dwa razy. No, skoro mógłby zostać. Dobra, już pierwsze cięcie poszło. Już pierwsze cięcie poszło. Chcesz nożem? O, nice. Brwi nożem chcesz mi robić? No. A, myślałam, że pomadą albo czymś. No spoko. Czy? Mogę zostać kosmetyczką. Co to pomada? co ty masz na tej dyni? To jest wycięte czy jakaś pleśń? To jest piasek. A piasek? Pleśń masz mordę na dyni. Nie, no to jest piasek. Chyba. 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 Taka niepewność, chyba. Ja nie wiem, gdzie jest ta brew, żeby ją wypchnąć, ale... Brew tu masz. Nad okiem. Elitka, tu. O kurde, ale teraz wymierzyć tą drugą brew to jest wyzwanie. Linijkę mogę sobie jeszcze przynieść w szuście. Ja mam, bo mam wszystko w szufladzie, ale nie używam. Źle. Sorry, mam biurko z szufladami, gdzie mam rzeczy szkolne, myślę, no. Myślę, co jeszcze dodać do tej dynki. No ja właśnie też i tak myślałam. A ja mam w biurku szufladę na siki i szufladę na śmieci. Na siki? Szufladę na siki. Jeszcze? Co jest? Noted. Czemu coś ci tam podpowiada? Dynia we mnie się rzuciła. Nie. Ale czy ty możesz tam puchać? Ej, Milkes nie ma dyni, zabrała jej dyni i robi za nią. Tu mam dynię! Tu mam dynię! Aha! Nikt się tego nie spodziewał! Tu! A gdzie, o, gdzie, gdzie jest dynia? Gdzie jest dynia? Gdzie jest dynia? Gruba, tylko taka cieńka. Świetnie. Czekaj, muszę... O kurwa, co się stało? Dobre pytanie. Prądu nie ma! Prądu nie ma! Radek, nie widać, jesteś... Radek, za prąd nie zapłaciłeś. Nie, przez ciebie będę śmiał to przez tydzień, no nie ma za co. Patrz, Litka. Bu. Wygląda jak twój balon. To miał być wąs, ale wyszło coś... Ja robię elfa. Ja robię uszy. Nie święta. Halloween każdy jest kim chce. Nie bardzo. Cio! Chciałbym być pełnosprawny. To masz problem. O, unlucky, unlucky, kurwa. Teraz chyba każdy się cieszy, że nie jest modem i nie musi. Pigster. Czego nie musi? Ja tam się tak, jakby co to Litka nas zmusiła. Powiedziała, że jak nie będziemy wycinać z nią dyń, to nam zabierze moda. Tak to jest. Ja w piwnicy siedzę. No właśnie, tu mamy dowód. Powiedziała, że jak tego nie zrobimy, to nas zabierze moda i nas zniszczy psychicznie. Ej, to ucho mi tak genialnie wyszło, i że ja nie zrobię takiego po drugiej stronie. Ej, widzicie to? To jest ucho? No, elfie. No patrz, jak to kozacko to wygląda. No dobrze, kozacko to wygląda, no. No dobrze. Ja bym chciał, takie dymy by były. No Gekon wiadomo, że z tobą by były dymy. To nie ma się co w ogóle zastanawiać. Ja bym zrobiłem więcej syfu niż pożytku. Mamy do czegoś innego w tym momencie. Dobra, aha. Pytanie, czy dynia jest łatwopalna? Kurwa, czy mogę wrócić i zapałkę? Zapałkę? Nie wiem, ale ja chcę... Po prostu potem będzie niejadalna mi się w ogóle. Chyba, że nie chcę. Albo ją chciał zjeść, kurwa. O, patrzcie! Jest zajebista.
Nie, dobra, ja moje nie pokazuję, ja mam jeden. Pokaż! Ma ząbka! Ma ząbka, tak jak mówiłam. Tą telefon. Świeczkę? Czy tą świeczkę? Wow! Ej, zajebista. O. Radek, ta dynia wygląda podobnie do ciebie. No bo ma wąsa, kurwa, zobacz jaki wąs. Ej, ten pomysł kupisz tą świeczką. Nie widzę, że się w ogóle pali. A może światło zgasić? A może zgasić światło? Może to też jest do... Dobra. Zgasz, no zgasz, tak. Wow! Widać! Wow! Kto by się spodziewał? Ale zobacz, co? O, Legion! Salonie. Ale kozacko! Ale coś ty ten rzecz... Ej, to jest ten miąż tej dyni. Ej, zajebiste. Ale kozackie! Nice. Moje tak wygląda. Sprawdź, że ta dynia się pali. Tu, o. O. Moja. Ej, teraz mam ochotę skopiować to, ale nie będę. Moja wygląda jak taki złośliwy, już... taki złośliwy elf. Moja wygląda taka klasyczna dynia, co nie? Wczoraj mi trochę lepsza wyszła. Wszędzie spotkasz taką dynię. O, nawet Filipik napisał faktycznie dynia Radka podobna do Radka. Nie zapali się, bo zamknąłem. Swój sobowtór stworzył. Kurwa, ja wam pokażę czym się tego. Czym się wzorowałem. Uwaga, będzie jasno. A łabaj oczy. Weź oczy, trochę oczy. Będzie wszystko tutaj. Kurwa. Patrz, ale... Patrzcie, nie tuperza mam. Czy ty serio zrobiłaś nie tuperza? To... Ale niestety mam... Ale te brwi to nie wiem. Bez brwi chyba lepiej. Zaklej. Ja też finalnie zrobiłem tu brwi, na górze mam brwi. Włóż z powrotem te wycięte. Czekaj. Siemaneczko. Jakby fajnie, że jesteście, bo właśnie będziecie decydować, który moderator wygrał pieniądze w takim razie. Za wycinanie dyni. Kurwa, jedynka tu. Nie, no ja ogólnie bym wam dał teraz możliwość wycofania się, bo to bez sensu. Ale moja ma wąsa, jesteście na straconej pozycji. Ej, tak, zostać wolę, ale to przed chwilą wycinaliśmy dynię, to już to też. To w przyszłym roku zapraszam. Za rok powtórka. Dokładnie. Milka, nie wiem, czy wiesz, ale jak dynię pokazujemy, to odwróć ją do nas. A, tak ty wiesz! Oceniają dynię, nie wycięta, no słabe. Moja najlepiej wygląda po ciemku. Ej, jaki kozak, ale jakie takie fajne przejście w ogóle, taka niegroźna dnia i nagle taka mega groźna. Czekaj. O, kto wygrywa? Kosiarzek, prosty bot. Wszyscy tak mają zrobić, tu, zapraszam. Iść tam i zagłosować na mnie. Teraz no, szukamy ludzi, którzy będą chcieli. Tak dzwoni. Halo, halo babcia! Halo babcia, biorę udział w teleturnieju. Babciu. O serio, dzwoni. Halo. Halo. Hej, co? Co to jest? Głosujcie na piątkę, głosujcie na jedyneczkę. Na cztery, Radek, bo ja nie biorę udziału. To cztery. Na czwóreczkę. Ty jebany betoniarzu. Jedyneczka. Cztery! Cztery! Czekaj. Oferuję wam taką średnią świeczkę. Tego? Edwarda? Głosujcie na piątkę, bo Radek jest gigantyczny. Na czwórkę! Na czwórkę! To na był... piątkę. Głosujcie na piątkę. Na czwórkę. Na jedynkę, tak, na jedynkę. Super. Jest giga czadem. A tak. Czwórkę. Czwórkę. Albo czwórkę. Wszystko jak jedno. Betonia. Cztery. Cztery. A bo może oni nie wiedzą, jaka moja dynia jest super. Może im pokażę. Moja dynia jest super. Słyszcie, tak moja dynia ma wąsa. Cię nie świeci, ale to jest delikatny minus. Każdy ma swoje wady.
Jakby... Tak, się nie świeci i co to za dynia? Kurwa. Co mi się podoba? No, przy... Jego wszyscy... Słuchajcie na jedynkę, jego dynia nie świeci. Kurwa, ludzie. Bądźmy poważni, ja nie chciałem wygrać. Moja jest najlepsza, no. Nie chciałem. Dobra, wygrać, ale świetnie. Kto na mnie zagłosuje, dostanie PSC na 20 zł. A, tu 100 głosów. No i wszyscy zmieniają głosy. Dobra, to ja zmieniam głos. Nie, no ja też muszę zmienić głos, słuchajcie. Głosujcie na najlepszą dynię. Kto zagłosuje na Legiona, dodam do ekipy Bladiego. Ła, no chłopie, to no, już jest gruby tutaj deal. A jak Legion zagłosował na samego siebie, jest w ekipie? To mnie wypierdolę. Wyjazd z ekipy nie ma! Nie ma miejsca na taki. Już przestaje być wiedźmą, ściągam te okulary. I to? Coś się nic nie zmieniło na Dawidku. Dzięki. Uśmiech bąbelka. Jak zagłosujecie na mnie, to zjem tą surową dynię. Ja bym to zrobił bez głosowania. To jedz, tak. Jak zagłosują, dostanę jeden głos, to zjem. Jedz to, co śmierdzi. Będziesz śmierdzi. Weź nie jedz, ty masz zepsutą. Ej. To smakuje jak... Jak? W sumie nie wiem, jak to smakuje. Pachnie spoko. Coś a la jabłko, ale mało smaku. Ale tak dziwnie pachnie po podgrzaniu. Dziękuję za obserwację. Ej. Jak jabłko to smakuje. Albo gruszka, ale tak mało smaku ma. Co się konsystencję taką ma. A smaku nie ma. Ej, dobry to jest. Ale śmierdzi, ale dobre. Ja czekam na ten jeden głos. Dostanę jeden głos, to z nim czekam na to. Może w końcu coś mi da. Jeść widzowie, czy nie jeść? O, Legion ma 8 punkt. Aha, ja nadal nie dostałem ten kawałek. Czuję się skamowany w tym momencie. No kurde, fikołek! W takim momencie. Daj mi go! Ludzie, co tu się dzieje? Zaraz możesz zgasić. No gaś! Oła! Hala! A, bo ja powinienem pokazywać ją chyba, co? Jest i fikołek! To nie było... Wygrajcie dynię. Ze mną w prezencie. Z tobą w prezencie? O, to jest wąs. To już głosuje. Wąs. To już głosuje. Wąs. Wąs. Jak coś, wąs. Słuchajcie, zradzie... Ja chyba nie zjem tego. Zradzie w prezencie, no. O, Milkes 5. 5. Ktoś zagłosował na Milkes? Bo odwróciła na Batmana. Ja się już pogodziłem z porażką. Legion 8. Dobra. Legion wygrał. Gratuluję. Na drugim miejscu Milkę z 5 punktami. Na trzecim miejscu Radek z 3 i Kosiarzek na samym końcu. Na drugim z dwoma punktami, znaczy się. No tak, Legion ma dowalona. Dokładnie. No. Dowalona jest. To ja jeszcze najtrudniej, bo oni sobie wszyscy przygotowali już dynię pustą, a ja jeszcze ją tu drążyłem. No, my mieliśmy już wydrążone. Dobra, ale wygrać z Grzegorzem to jak ogólnie wygrać.